Witam Was w kolejnym vlogsterze. My właśnie szykujemy śniadanie wielkanocne. Jeszcze nie wszystko położyliśmy, ale już większość rzeczy jest na stole. Mamy babkę, mazurka, jajka, sałatki i jeszcze będą chyba też ciasto. I nasza rzeżucha do dekoracji. Zuzia ma teraz swoją kąpiel, a jeszcze Wam nie powiedziałam, co Sonia zrobiła na śniadaniu wielkanocnym. A więc było śniadanie wielkanocne, Sonia siedziała na kanapie i jak przesuwaliśmy stół, ona doskoczyła i ukradła z talerza plasterek, jakieś wędliny. Ukradła ten plasterek i uciekła pod stół. Tak, Sonia miała taki pomysł. No na szczęście chociaż jeden tylko plasterek, którego oczywiście by nie dostała, ale ukradła go. No ale trudno, sama się poczęstowała. A Zuzia tutaj się kąpie. My będziemy wychodzić na spacer, więc na pewno spacerek Wam nagram, bo dzisiaj planujemy iść na długi spacer nad rzekę. Chyba pójdziemy tam daleko, potem na łąki. Dawno nie byliśmy w tym miejscu, bo my nad rzekę chodzimy w różne miejsca, bo tak jak jest rzeka, no to wiecie, możemy iść po prawej stronie, potem możemy, albo możemy iść w drugą stronę rzeki, więc dzisiaj pójdziemy tam, gdzie ostatnio nie byłyśmy, tak więc na pewno coś z tego nagram. I do zobaczenia później. Jeszcze zapomniałam, bo mam otworzyć ostatnie okienko przez niego zajączka z kalendarza. A dwa takie talarki się trafiły. I to jest już ostatni vlogster, bo dzisiaj jest 21, jutro już nie będę nagrywać. Właśnie przyszłyśmy nad rzekę. Jest troszkę piasku. Rzeka, tu gdzie idzie Sonia. I będziemy szły w tamtą stronę. Później Wam pokażę. Tu nie wiem, czy Sonia się tu zaraz nie wytarza w czymś, bo tu jakaś kupa leży. A wiecie, jakie Sonia ma pomysły? Tu Maja też sobie chodzi. Na co tam szczekasz? A rower. Na rower chcesz czekać. My w tym miejscu zatrzymałyśmy się i na razie nie idziemy, bo zbieramy mlecze dla Zuzi, żeby jej potem suszyć, bo teraz jest sezon, jest dużo mleczy, zobaczcie sami tutaj ile rośnie, tam dalej też rośnie, dlatego na razie czekamy, a później pójdziemy, a na razie będziemy zbierać mlecze, będziemy suszyć Zuzi, żeby miała co jeść. A Maja tu z Sonią sobie chodzą. Teraz mamy przerwę, dajemy dziewczynom pić. Sonia pije. Tu w torbie mamy uzbierane mlecze dla Zuzi. I plecaki nasze. Idziemy po drodze z kamieniami. Już mlecze są uzbierane. I tu idziemy.
Już będziemy schodzić z drogi z kamieniami i przechodzimy na drogę polną. Tą, co mamy przed sobą. Tam już dziewczyny pierwsze idą. Czy mamy dwie dróżki, ale idziemy chyba. Zobaczymy, w którą idziemy tą. Aha, więc idziemy w tą stronę. Maja tam gdzieś została. Znowu zrobiliśmy sobie postój. Sonia piła wodę. A ja? No jedziesz? Tak dzisiaj zrobiło się gorąco, że dziewczyny co chwilę piją. Jest troszkę wiaterek, ale jest bardzo ciepło. I nawet zdjęłam sobie bluzę i właściwie jestem w krótkim rękawie, jest tak ciepło. No dziewczyny oczywiście w szalkach. Przechodzimy sobie dalej. Już na następny spacer będzie trzeba chyba Sonii zakładać te cieniutkie szalki. Co ma letnie, bo już widzę, że jest za gorąco i w tych. A tu idziemy między chaszczami. Tam też są jakieś drzewka. Jakieś krzaki są przed nami. A jeszcze z drugiej strony był lasek. Nie poszłyśmy z tej strony rzeki, co wtedy spotkałyśmy wilka. Tylko jesteśmy po drugiej stronie, tylko tu też z daleka jest las. Ale no już myślę, że jesteśmy zbyt daleko od lasu, żeby spotkać jakieś zwierzęta. Chociaż z daleka widziałyśmy sarnę na łące, ale to bardzo daleko, więc nawet wam jej nie nagrywałam, bo nie byłoby widać. Przed chwilą też tutaj z tych traw wyleciała jaszczurka. Maja chciała ją gonić, ale na szczęście nie pobiegła za nią. Więc mam nadzieję, że już nie spotkamy jakichś dzikich zwierząt tutaj, zwłaszcza groźnych. Jak przejdziemy tutaj te krzaki, to chyba będziemy już na łące, chociaż nie wiem, tam też są wysokie trawy. Maja idzie przed nami, Sonia idzie za nami. Nie wiem, czy to widać, ale tam jest las. Ale nie, ten znak jest on dość daleko od nas, więc wydaje mi się, że jest tu w miarę jakoś w tych chaszczach bezpiecznie. Po tamtej stronie rzeki chyba wypalane były trawy, bo widać. A my nadal jeszcze z tych zarośli nie wyszłyśmy. Cały czas są wysokie trawy. W końcu wyszłyśmy z traw. I będziemy już niedługo wracać. Bo przeszłyśmy już bardzo daleko. A jeszcze czeka nas cała droga powrotna. O, tam jest ten las, o którym wam mówiłam. Idziemy z powrotem i jak idziemy z powrotem, to Sonia idzie przed nami, a jak idziemy na spacer, to Sonia idzie zazwyczaj za nami. A w tą stronę już się spieszy do domu.